W ramach Szkoły Aktywności Społecznej razem z uczestnikami, a jest ich ponad 70 osób, zbieramy się co tydzień i prowadzimy różnego rodzaju zajęcia. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy zajęcia od zajęć muzycznych, bo to wiemy, muzyka bawi, muzyka integruje, muzyka zbliża. Zajęcia muzyczne prowadzi znakomity artysta Wojciech Bardowski, Bart Mazowiecki, można powiedzieć. Chyba dzięki niemu te zajęcia są takie barwne, radosne, ludzie chętnie przychodzą i właśnie śpiewają. Prowadząc te zajęcia, zauważyłem właśnie, że piosenki, stare polskie piosenki, częstokroć ludowe, bardzo przypadają do gustu uczestnikom. No i poszliśmy w tym kierunku, aby próbować najpierw zaszczepić tymi piosenkami uczestników Szkoły Aktywności Senioralnej. To się spotkało z bardzo dobrym odzewem, akceptacją. Wręcz przynoszą nam Państwo teksty starych swoich piosenek. Jest taki pomysł, aby to zebrać gdzieś w jakąś jedną całość i spróbować wydać, ocalić w zasadzie od zapomnienia te melodie, które gdzieś tam jeszcze tlą się w umysłach, w głowie właśnie uczestników. Należę do zespołu Węgrowianów, no i przy okazji no, po prostu lubiany mój był instrument mandolina, na której i na akordeonie też gram, ale to jest po prostu dla mnie bardziej. Od młodych lat po prostu ja już tym zainteresowałam, mandolinką, i gram w zespole już od 2006 roku. Od kilku lat, no już prawie od 4 lat zacząłem, jak przyszłem na emeryturę, zacząłem śpiewać. Człowiek jest trochę taki inny się robi, inaczej patrzy może na świat, jak śpiewa, inną ma duszę, jak człowiek śpiewa. Piosenki te sami pamiętamy trochę zbieramy od starszych ludzi, takich jak matki, babcie, sąsiedzi, żeby to nie zaginęło, ta tradycja ludowa. Chcemy to kultywować, kontynuować. Występujemy w Węgrowie, w okolicy. Nawet za granicę wyjeżdżaliśmy z naszymi występami. Strój ludowy. To jest spódnica, wełniana spódnica. Halka jest płócienna z koroneczką na dole. Troszeczkę wystaje spod spódnicy. Fartuszek do tego. Biała bluzka. Serdaczek. Czerwona kokardo wiązany. No i czepiec, tak jak starsze panie, to czepiec. Miały młode dziewczyny wianki i korale, czerwone korale. Wszystko powstaje dzięki pasji. Stroje, które widać na teledysku, w zasadzie każdy uczestnik sobie tak sam przygotował. I one mają różną historię. Oczywiście są to stroje współczesne, ale też niektóre panie mają stroje historyczne, stroje ludowe. Spotykamy się tutaj jak w rodzinie. Tak jak mówię, no ja nie jestem stąd, 100 kilometrów dzieli mnie od Węgrowa, ale tak z chęcią wracam jak do rodziny, jak się wraca do swoich. Yeah.